Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem Marta Małecka, założycielka fundacji Be a Hero. Witam cię, Marta. Dzień dobry. Marta, od roku toczy się wojna, tak naprawdę ta wojna eskalowała na Ukrainie. Czym zasłynęła Polska? Polska zasłynęła nie tylko właśnie pomocą militarną i wsparciem Ukraińców, ale także olbrzymią pomocą, którą Polacy wyświadczyli Ukraińców. Miliony obywateli tego kraju jest także u nas, ale także miliony naszych obywateli, Polaków włączyło się w wspieranie Ukrainy. Przykładem takich działań jest fundacja Be a Hero. Czym wy się zajmujecie, od jakiego czasu działacie i jakie są wasze wyzwania? Cześć, jestem Marta i na pytanie, czym się zajmujemy, wolę powiedzieć, czym się nie zajmujemy, nie dostarczamy broni. I chyba to jest właściwie jedyna rzecz, której nie dostarczamy, dlatego że jak za każdym razem, jak próbujemy zrobić jakieś podsumowanie tego, co robimy, to dostarczyliśmy 500 ton jedzenia dostarczyliśmy dla cywili, dostarczyliśmy 30 ton meals ready to eat dla wojska z dostawą pod linię frontu. Na dzisiaj dostarczyliśmy 84 samochody, z czego 6 ambulansów powiększonych, takich z twardą naczepą, z twardą budą i 78 aut dla wojska 4x4 i vanów. Dostarczyliśmy kilkanaście ultrasonografów, kilkanaście pomp WAG, kilkadziesiąt ton jedzenia dla zwierzaków. Więc my po prostu, jak wiesz, zaczęła się wojna, czwartego dnia sama wsiadłam w samochód, w vana, którego mamy w firmie, i z moim ukochanym i przyjacielem pojechaliśmy w Ukrainę. Jak zobaczyłam, z jednej strony przewspaniały ruch, bo myślę sobie, że ta wojna, jeżeli coś może dać nam wojna, bo to jest z gruntu złe, ale jeżeli coś może nam dać, to ta wojna pokazała nam, że my wiemy, co to jest solidarność, wiemy, czym jest walka o wolność, my Polacy. I to jest to wspaniałe, co nam dała. Jak zobaczyłam ten wspaniały zryw, to sobie pomyślałam, wow, można tu kląć, czy nie? Nie słyszę cię, ale zrozumiałam, że tak. Myślę, że nie będzie z tym najmniejszego problemu. Najwyżej dostaniemy ostrzeżenie na YouTubie. Dobra, więc myślałam sobie, zajebiście, po prostu wreszcie Polacy potrafią zrobić coś dobrego, bez kalkulowania, czy się opłaca, czy nie, czy w ogóle warto i w ogóle po co mi to. A z drugiej strony pomyślałam sobie, Boże, jaki chaos. Wiesz, nasze pierwsze drogi to też kierowane były do magazynów miast centralnych, do Winnicy, do Chmielnickiego, zaczęliśmy jeździć dalej. I jak przy drugim wyjeździe zobaczyliśmy, bo ja zawsze miałam taką metodę, że wszystko, co opuszczało nasz magazyn tutaj w Pruszkowie pod Warszawą, oklejałam kolorowymi takimi taśmami, takimi jak się w branży filmowej używa, że tam pomarańczowa taśma to było żarcie, a różowa to były jakieś wojskowe sprzęty. I jak zobaczyliśmy przy drugim wyjeździe, że te nasze kartony dalej oklejone tymi kolorami tam leżą na tym magazynie centralnym, to pomyśleliśmy sobie, nichuja, nie będziemy kłaść towaru, na który też sami kupujemy, bo my jesteśmy po prostu bandą renegatów. My jesteśmy grupą ludzi, którzy od początku wojny jakby zbierają się, jeszcze wcześniej nie było fundacji, fundację założyliśmy tak naprawdę równo miesiąc temu, 8 marca mija nam rok, jak założyliśmy, zostało zarejestrowane Be a Hero. To po prostu byliśmy bandą wariatów, którzy codziennie, każdą wolną godzinę albo po prostu kradli godzinę z pracy i z życia rodzinnego i zbierali rzeczy, kupowali rzeczy i wozili rzeczy. I uznaliśmy, że musimy robić to bardziej z głową, bo to są nasze pieniądze, nasz czas i bez sensu jest ryzykować swoje życie dla pracy, która nie ma takiego przełożenia, jakie mogłoby mieć. Dlatego bardzo szybko zaczęliśmy jeździć dalej w Ukrainę i mieć taką zasadę, że między tutaj Parzniewską, gdzie fundacja ma swój magazyn, a odbiorcami końcowymi mogą być tylko jedne ręce. I albo to są nasze ręce, czyli ktoś z nas, naszej polskiej ekipy, albo to są ręce naszych wspaniałych ukraińskich wolontariuszy, w dużej mierze wolontariuszek. Bo mamy wspaniałe dziewczyny, Walerię, Lizę, Marianę, Lerę, Olgę, Natalię. To są dziewczyny, które, wiesz, no, teraz mogę powiedzieć, ale Waleria w ciągu ostatnich 7 dni pojechała na linię zero na Bachmut i wiesz, przysyła mi dziewczyna film i mówi, nie mówiłam ci wcześniej, bo byś się denerwowała, ale już jestem bezpieczna w Zaporożu. I wiesz, i ona mi wysyła film, jak tam, i dobrze, że wysłała mi go po czasie, bo bym ją strasznie skrzyczała, że w ogóle, wiesz, są lepsze rzeczy, które możesz zrobić, ale z drugiej strony ja rozumiem, że ona po prostu mówi prosto, ja będąc tam, zawożąc ten samochód, który dostarczamy razem, pokazuje chłopakom, że nie tylko mają samochód i niech walczą, ale że oni są dla nas ważni. A przy okazji, ponieważ pojechali oczywiście w dwa auta, to wywieźli ciała.
I jeżeli chodzi o to, co robimy jako BA Hero, robimy wszystko. Ja się śmieję, że w Polsce jest bardzo mało osób, które mają mój numer telefonu, bo ja nigdy nie ogłaszałam mojego telefonu jako Marty Małeckiej publicznie, ale nawet wiesz, teraz tuż przed rozpoczęciem tej rozmowy znowu zadzwonił do mnie jakiś ukraiński numer i halo, pani Marta. Ja zastanawiam się, skąd oni mają te numery telefonów, ale tak naprawdę to nie ma znaczenia, bo na koniec za każdym razem, jak ktoś z nas tutaj w brygadzie BA Hero, bo tak się roboczo nazywamy, jest zmęczony i ma dość, to po pierwsze my działamy grupowo. W tej chwili jest nas około 20 paru osób w takim naszym korowym zespole, sami wolontariusze i wszyscy działamy w jednym kierunku, pomagać Ukraińcom, którzy zdecydowali się zostać w Ukrainie i walczyć o swój kraj, albo którzy muszą zostać, bo nie mają innego wyjścia, dlatego pomagamy zwierzętom, cywilom, szpitalom i wojsku. Więc wspieramy siebie nawzajem, ale też zadajemy sobie zawsze pytanie, ile warto jest ludzkie życie, bo jeżeli dla nas to jest kwestia kilku godzin, albo kilku złotych, to jak możemy odmówić? Wiesz, no, wczoraj trafiła do nas dziewczynka, ma na imię Weronika, ma 11 lat i jej rodzice zginęli podczas ostrzału na południu w Donbasie. Ona przeżyła, ale ma odłamek szyi, ma pokiereszowaną twarz, ma pokiereszowane ręce. No i też podejmujemy walkę, bo my generalnie robimy takie rzeczy, które po prostu są trudne. Jak... A taki wspominasz o Weronice, dużo takich momentów w waszej tej pracy było, że usiadłaś wieczorem i coś cię po prostu wbiło w fotel, albo do tej pory masz to w pamięci? Wiesz co, ja mam wrażenie, że jeżeli rok trwa ma 365 dni, a ta wojna to chyba trwa już jakieś 380 parę, to tych wieczorów było pewnie 300, bo w tej chwili jesteśmy w trakcie leczenia 19-letniej Anastazji, która usłyszała 23 lutego ubiegłego roku, że pora umierać, bo ma bardzo rzadki nowotwór kordomy. I następnego dnia w Kijowie miała mieć badania, następnego dnia wybuchła wojna, ona uciekła do Polski, w Polsce jej dokumenty straciły ważność i trafiła w dziurę i po prostu... nie miała leczenia, miała tylko diagnozę, że umiera. Trafiła do jakichś lekarzy w Polsce, którzy powiedzieli, no umierasz, no po prostu nic ci więcej się już nie da pomóc. I 4 grudnia trafiła do nas, a dzisiaj, czyli 8 marca, Nastia jest po 3 operacjach w Leiden i ma bardzo dobre rokowania i ma szansę przeżyć, ma usunięte kilkanaście przerzutów guzów. Mamy też historię lekarza, który prowadził szpital w strefie działań wojennych pod Charkowem, który wiele nocy był ze mną na telefonie, żegnając się i mówiąc, bo myśmy już dostarczyli mu samochód, żeby mógł wywozić najbardziej rannych z tej strefy. Dostarczyliśmy mu respirator, dostarczyliśmy mu stację ładowania, bo w którymś momencie powiedział: nie dawajcie mi już więcej rzeczy medycznych, bo my wszyscy zginiemy, jak chłopaki nie będą mieli jak naładować Starlinków i krótkofalówek i dronów. Więc dostarczyliśmy mu też stację ładowania. Wiesz, teraz wszyscy kupują Delta EcoFlow. I to było wiele nocy, kiedy on już się ze mną żegnał. A następnego dnia, jak się budziłam, bo w końcu odpadałam i wiesz, zasypiałam, to dostawałam od niego wiadomość, że mamy wielu 100 i 200. Wiemy już teraz, co to znaczy, tak? Ja na początku nie rozumiałam, musiałam sobie zgooglać, co to znaczy. Ranni, ciężko ranni i martwi. Wiesz, wczoraj Aleks, z którym właśnie robimy dostawę 13 ton żelek dla dzieci z domów dziecka i dzieci przesiedleńców, który jest teraz w Mikołajowie, pisze mi: Marta, potrzebujemy na pilnie 500 worków na ciała. I jeżeli pytasz mnie, ile było takich momentów, które wbiły mnie w fotel, to właściwie ja je mam codziennie i myślę sobie, że tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono, nas Polaków sprawdzono i sprawdza się nas i my wciąż pokazujemy, że to ludzkie życie ma dla nas dużą wartość i po prostu cały czas działamy. Marta, takich ludzi w Polsce jest mnóstwo. Ja mam taką misję sobie też jako warnews.pl sobie mówimy. Musimy dzisiaj pokazać wiele osób, bo rozmawialiśmy z Wiktorią Czechowską, rozmawialiśmy z Bacą Pogorzelską. Chcemy pokazać osoby, które
walczą de facto na Ukrainie, walczą, ich sposobem walki jest właśnie ta pomoc, bo niestety, no nie wiem jak ty, ale no my przynajmniej obserwujemy, że nieco ta chęć pomocy w naszym kraju słabnie. Jest jeszcze oczywiście tłum, masa ludzi, którzy chcą pomóc, ale coraz częściej musimy się mierzyć z różnego typu komentarzami i tłumaczymy po prostu ludziom, że Ukraińcy dziś oprócz walki, cywile mierzą się nie tylko czy z brakiem wody, czy z brakiem wspomnianej przez ciebie opieki medycznej, to ta wojna na pewno jeszcze będzie trochę trwała. Przecież my też poznaliśmy się w momencie, gdy potrzebowaliśmy po prostu samochodu od was i ten samochód, mam nadzieję, że lada dzień wyruszy do Bachmutu. I jak ty to widzisz? Czy Polacy nadal tak chętnie chcą pomagać Ukraińcom? Ta pomoc jest na takim poziomie jak rok temu, czy jednak to jednak zainteresowanie tego forum wsparcia Ukraińców maleje? Wiesz co, myślę sobie, że to jest absolutnie normalne zjawisko, że wojna powszednieje i każde trudne i złe wiadomości powszednieją. Pamiętamy wszyscy 2013-2014, Rosja zajęła Krym i zajęła kawał Donbasu i najpierw śledziliśmy wiadomości z napięciem codziennie, co parę godzin, a potem raz w tygodniu, potem raz w miesiącu, a potem zapomnieliśmy, że ta wojna, ona się nie zaczęła rok temu, ona zaczęła się bardzo dawno temu. I z jednej strony normalnym jest powszednienie nawet traumatycznych komunikatów, a z drugiej strony ja bardzo głęboko wierzę, że to jak działamy w BA Hero, czyli fakt, że my mamy konkretne miejsca, którym pomagamy, konkretne jednostki, konkretne szpitale, konkretne osoby, konkretne schroniska dla zwierząt, czy miejsca dla przesiedleńców, że to jest coś, co sprawia, że my osobiście, ja w ogóle bardzo serdecznie zapraszam do brygady BA Hero, bahero.ua.org, to jest nasza strona. My jesteśmy na Facebooku, na Instagramie, nawet na Twitterze raczkujemy, na tyle, na ile mamy czasu, bo my się koncentrujemy na konkretnych human stories, ludzkich historiach. Wiesz, wczoraj właśnie trwa nasza zbiórka dla Wasyla z Bachmutu, który mówi, nie potrzebuje podwózki, parafrazując swojego prezydenta, potrzebuje samochodu, żeby walczyć. My tych samochodów dostarczyliśmy dziesiątki, ale każdy ten samochód to jest olbrzymi wysiłek finansowy, dlatego teraz poprosiliśmy, zróbmy to razem, tak, robimy to z tobą i zbieramy środki właściwie. My już mamy prawie ten samochód, tylko musimy go opłacić, musimy go przeserwisować i chcemy go jak najszybciej zawieźć, bo każdy dzień, kiedy taka ekipa nie ma samochodu, to jest dzień, kiedy ich zdolności bojowe są obniżone i Bachmut staje się nie tylko, jak to się mówi, strasznie maszynką do mielenia rosyjskich żołnierzy, ale tam też giną olbrzymie ilości ukraińskich żołnierzy, więc to auto jest po prostu narzędziem walki. My nie dajemy broni, ale dajemy drony i samochody i to robimy. I pomoc dla nas osobiście nie jest coraz trudniejsza w zdobyciu, dlatego że my zawsze mamy konkretne osoby, dla których to robimy. Nie pomagamy Ukrainie, nie pomagamy, nie wiem, Mikołajewowi, Charkowowi, Zaporożowi. My pomagamy Lizie, która opiekuje się starszymi osobami w Zaporożu i która mówi, nie wyjadę, dlatego że jak ja wyjadę, to już nikt się nie zajmie tą babuszką, co na 10. piętrze w bloku bez prądu, gazu i wody musi żyć, tak? Więc my nie hamujemy i myślę, że ludzie się do nas przyłączają, dlatego że to, co my robimy, jest bardzo namacalne. Bo jak ładują z nami konwój, wiesz, my trzy razy w tygodniu tutaj na Parzniewskiej ładujemy różne konwoje. Ostatnio ładowaliśmy autobus, bo jechał do Lwowa autobus, który robi ewakuację do Szwajcarii, więc mogliśmy go załadować. We Lwowie był przeładunek i ta pomoc właśnie pojechała do Mikołajewa i do Odessy. Jak się ładuje tutaj konwój na Parzniewskiej, nawet jak nie chcesz być bohaterem i jechać w Ukrainę, chociaż ja mówię, że Lwów jak Rzeszów i wiele miast dalej też jest relatywnie bezpiecznych, to możesz ładować konwój i potem zobaczysz na zdjęciach to, co załadowałaś tam na rozładunku z tymi dzieciakami w Mikołajewie, które naprawdę nie mają nic. I przez to, że u nas jest takie łatwe prześledzenie drogi tej pomocy, to nie powiem, że jest łatwo, bo potrzebujemy takich osób jak ty, które o nas mówią, ale my po prostu nie ustajemy. Ja jak, wiesz, ja miałam takie marzenie, że przed 40 założę fundację. Ja mam 39 lat i ta fundacja miała w ogóle zajmować się wyrównywaniem szans osób ze środowisk wiejskich. Ja sama pochodzę ze wsi, miałam bardzo dużo szczęścia w życiu. Moi rodzice wiedzieli, że edukacja jest ważna, ale przyszła wojna i bardzo szybko jakby zrozumiałam, że to nie jest wyścig, to jest maraton.
i my to powtarzamy od początku, to nie jest wyścig, to jest maraton. Nie dawaj mi wszystkiego tego, co nagle teraz chcesz mi dać. Po prostu bądź z nami w każdym tygodniu, bądź z nami w każdym dniu. Obserwuj nas na Instagramie, udostępniaj nasze posty, udostępniaj nasze zrzutki. Pamiętaj, że zbieramy na auto dla Bachmutu, dla żołnierzy w Bachmucie. Pamiętaj, że zbieramy dla tego Wasyla. I właśnie, żeby, słuchajcie, Wam nie przekłamać, to się nazywa, jesteśmy na zrzutce, zrzutka.pl, auto dla żołnierzy z Bachmutu. Jeżeli chodzi o ID, żeby w ogóle się nie pomylić, żeby już trafić na 100%, to jest SHCDJS. W ten sposób trafisz na tą zbiórkę, na tą zrzutkę. Brakuje nam na dzisiaj jeszcze 10 tysięcy złotych, żeby ją zamknąć. I ktoś może powiedzieć, jeśli tyle robicie, to czemu jeszcze nie kupicie tego samochodu? Dlatego, że my równocześnie mamy otwarte jeszcze bardzo wiele innych zrzutek, bo jest na przykład Elena, która też jeździ na strefę zero i dostarcza chłopakom jedzenie i ona też potrzebuje samochodu. Ona nawet nie ma kamizelek kuloodpornych, dlatego pomóżcie nam proszę zebrać środki na samochód dla chłopaków w Bachmucie, bo myślę, że to, co jeszcze jest kluczowe, to żeby zrozumieć, że oni nie walczą o Ukrainę. Oni walczą o nas. To jest nasz świat. To są nasze wartości. To jest nasza wolność. To jest bezpieczeństwo naszych dzieci, bezpieczeństwo naszych wnuków. Ja wiem, że to może brzmieć strasznie patetycznie i że w ogóle, wiesz, jest środa, zaraz piątek, piąteczek, piątunio. Dla mnie piątek, piąteczek, piątunio to jest zawsze największy konwój, który wypuszczam od ponad roku w Ukrainę, bo najwięcej wolontariuszy jeździ na weekend, bo wtedy nie pracuje. Ale oni walczą o nas, nie tylko o siebie. Marta, my cały czas podkreślamy, że sytuacja, może historia nasza z naszym wschodnim sąsiadem, jakim są Ukraińcy, jest trudna. Ona przyjdzie kiedyś moment, że musimy ją po prostu raz zamknąć, przestać patrzeć w przeszłość i na normalnych warunkach patrzeć w przyszłość, ale w 100% zgadzam się z twoim stwierdzeniem. Dzisiaj Ukraińcy walczą za wolność naszą i ich. Każdy zabity rosyjski żołnierz, każdy zniszczony czołg, każdy zestrzelony rosyjski pocisk, jest to kwestia bezpieczeństwa naszego kraju, tak? Chyba chcemy żyć dobrze z ukraińskim sąsiadem, niż mieć olbrzymią granicę z Federacją Rosyjską. Marta, ja sobie przygotowując się do naszej rozmowy, chciałem ci zadać jedno pytanie, jakie są plany BI Hero na przyszłość, ale to, co wy wstawiacie na Facebooka, na swoje media społecznościowe, porozmawiaj z tobą, uważam, że to pytanie jest bez sensu, bo jakbyśmy ten wywiad zrobili pojutrze, to prawdopodobnie te plany już by się zmieniły, bo na pewno by doszło kilka nowych zadań, wyzwań czy form pomocy. Ale Marta, na koniec krótkie pytanie. Plany, przynajmniej takie krótkookresowe, oprócz wspomnianego przez ciebie Wasyla, oprócz żelek, czy planujecie jeszcze większą ekspansję BI Hero na Polskę, zwiększenie swojej brygady, czy może jakieś, możemy się spodziewać jakichś niespodzianek, o których będziemy oczywiście informować? Nazywamy się BI Hero, dlatego że chcieliśmy, żeby już, czyli bądź bohaterem, możesz zostać bohaterem, bo chcieliśmy, żeby już sama nazwa była po prostu wielkim zaproszeniem. Jesteśmy absolutnie niehierarchiczną, nie jakąś skostniałą fundacją, organizacją. Pamiętam, jak kiedyś przyjechał do nas pierwszy raz Sławek, chciał jechać w konwoju i od wejścia pytał, kto jest szefem, kto jest szefem, kto jest szefem, potem kto jest szefem tej wyprawy. U nas nie ma szefów. U nas są wspaniali ludzie i każdy wnosi wartość, więc bardzo serdecznie zapraszam każdego z Was, bo możesz wierzyć lub nie, ale wpłacając 10 zł na zrzutkę stajesz się bohaterem dla Wasyla, bo zrzucasz się na te 30 tysięcy złotych na samochód. Możesz zajrzeć też na inne zrzutki, które ma Fundacja BI Hero, bo zbieramy to w tej chwili też na generatory prądu dla dzieci w domach dziecka i w ogóle dla środowisk, gdzie są dzieci chociażby przesiedlone. Ale jeżeli na przykład, wiesz, bardzo często na adres Fundacji Pruszków Parzniewska 4, Fundacja BI Hero, przychodzą paczki na przykład z bielizną termoizolacyjną, albo paczki z ogrzewaczami do rąk, albo paczki z powerbankami. Ja naprawdę głęboko wierzę, że w ramach minimalnego wysiłku każdy z nas może, każdego nas stać na bohaterstwo. Nawet na takie bohaterstwo, że jak mam 3 powerbanki, to 2 wyślę do fundacji, bo oni je naładują i wyślą dla chłopaków, którzy siedzą w okopach. Bardzo serdecznie zapraszam. Poszukujemy wciąż kierowców, którzy będą jeździć z nami w Ukrainę. Jeździmy wszędzie. To zależy od tego, jakie ryzyko akceptujesz, tam pojedziesz, nic na siłę. Zawsze wyposażamy w kamizelki, zawsze wyposażamy w wajfaki. Znaczna część naszej brygady jest już przeszkolona z pierwszej pomocy i robimy kolejne takie szkolenia. Ja też chcę się wreszcie przeszkolić, bo ciągle nie mam czasu.
A co będziemy robić dalej? W tej chwili jesteśmy zaproszeni przez UCZKIN, czyli Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie, kolokwialnie Szpital na Starynkiewicza, do tego, żeby przywozić z Ukrainy kobiety z nowotworami onkologicznymi, z bliźniaczymi ciążami zagrożonymi i w ogóle z takimi trudnymi ginekologicznymi schorzeniami. Więc najszybciej w tej chwili po prostu chcemy, żeby jak najbardziej w Ukrainie rozeszła się ta informacja, że jeżeli znasz taką osobę, to zgłoś się do BA Hero. My też na naszej stronie zaktualizujemy listę naszych ukraińskich kontaktów. Zgłoś się do naszych wolontariuszy i po prostu będziemy ratować życie, tak jak uratowaliśmy życie Nastii, tak jak teraz się staramy uratować życie Weroniki. A najszybciej to ja chcę kupić bardzo dużo okładów okluzyjnych i opasek zaciskowych, bo one są teraz w tysiącach sztuk niezbędne na froncie. Bo straty są duże po stronie ukraińskiej i w tej chwili właśnie bardzo potrzebujemy środków, żeby zrobić jak największe zamówienie i dostarczyć je do żołnierzy w okopach. Dużo ludzi myśli właśnie, że ta pomoc, którą Polska wysyła, to są jakieś konkretne sprawy właśnie związane z militariami, a mało osób zdaje sobie sprawę tak naprawdę, jak wiele prostych przedmiotów potrzebują Ukraińcy. Marta, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. My Państwa gorąco zapraszamy na media społecznościowe BA Hero, które udostępnimy u nas na Twitterze. W opisie filmu znajdziecie Państwo link do zbiórki. Zachęcamy Was do zaangażowania się w działalność jakiejkolwiek fundacji, która jest, działa w Waszym regionie. Jeżeli jesteście w rejonie Pruszkowa, oczywiście odsyłamy do Marty, żebyście wsparli BA Hero. Marta, na koniec jeszcze powiem jedną rzecz. Rozmawiałem wczoraj z Wasylem wieczorem, masz pewnie podobnie. Ja rozmawiałem z nim przez 5-10 minut, bo takie mieliśmy możliwości połączenia się za pośrednictwem internetu z Bachmutem i zapewne masz podobne przeczucie. Mi na końcu wystarczyło jedno zdanie, które Wasyl powiedział, że bardzo serdecznie dziękuję ludziom, których nie zna, ale wie, że ma dobrych sąsiadów. Więc tym takim aspektem, taką tezą na koniec zakończymy to. Jeszcze raz Ci bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki Mateusz, bardzo dziękuję i zapraszam. Mam nadzieję, że na razie mieliśmy okazję spotkać się tylko wirtualnie, ale zgodnie z Twoją taką namową być może uda nam się w najbliższym czasie razem pojechać na Ukrainę. I pomagajmy Wasylowi, zapraszam do pomagania Wasylowi. Naszym gościem była Marta Małecka, założycielka fundacji BA Hero. Państwa zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i do odwiedzenia strony fundacji bahero.ua.org. Dziękuję serdecznie.